Nie mogliśmy załatwić tego prywatnie, wspaniały montażysto? To byłoby całkowicie nieopłacalne, wiesz to doskonale! Ktoś pomalował mi auto! Nie przyjąłeś moich warunków, teraz zapłacisz za to fejmem! Nigdy nie będziesz miał już tak doskonałego montażysty jak ja! Nie będzie ci teraz lekko, przyjacielu, kolego. W sumie nawet mega, bo mogę zrobić o tym film! Nie mój problem, że nie czytałeś wiadomości! Ty kim jesteś? Jestem Baron Kruszec! Nagraj coś ze mną lub coś o mnie! Dostałem, tylko nie odczytałem! A po jaki kij? Nowy YouTube, skarbie! Dostosuj się! Albo giń! Mój film był dłuższy, to ja mam rację! Ja przynajmniej patrzę w kamerę, co czyni mnie wiarygodniejszym! Prawda, panowie, że to ja mam rację? Prawda? Prawda, mistrzu! No tak mniej więcej. O, patrz, bezdomny, kupmy mu coś do jedzenia. A po co? Kupmy mu kompa, tylko to dobrze zmontuj, żeśmy wyglądali na fajnych. Z reklam zarobię na nowe. Po co tracić czas na naprawę? Ja miałem smutniejszą muzę. Nieprawda, głównie była wesoła. Tylko w momentach, gdzie chciałem strywializować moc swojego argumentu. Zniszczę cię po robaku, bo mam więcej subów. A ja mam więcej przybliżeń na usta, co czyni mnie najlepszym montażystą świata. Zawsze jest ktoś lepszy i w 90% przypadków jest to Azjata! Nieprawda, bo Hiszpan. Witam i o zdrowie was pytam, bo u mnie jak zwykle dziwnie. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojer-Boran, heheszki, bebeszki, gods and glory. Witam serdecznie, moi drodzy. Tak raz się! Powiedzmy to sobie w twarz. Przyznajmy się do tego. Ta gra to dramat. Gra mi się w nią fatalnie. I teraz pojawia się pytanie. Bo to nie może tak być, że mi się tylko mega robi wstępniaki dla was. Nikt nie chce nigdy zrezygnować. Nigdy. Wręcz mogę robić takie podsumowanie YouTube'a co miesiąc za dany miesiąc. Tak jak przed chwilą mieliście sierpień w pigułce. Dlatego pytanie do was. Pomóżcie mi znaleźć jakąś grę typu właśnie totalna rozwałka, 100% Royson, gdzie mógłbym robić dalej wstępniaki. Coś w klimacie Postala może. Bo na Gods and Glory zawiodłem się skandalicznie. I to nawet już nie chodzi o to, że wszyscy moi kochani twórcy mapek tak narzekają strasznie, jak się to te mapki strasznie robi. Biedny mielarka do mielenia stara się coś ogarniać, doradzać. Koniecznie zapoznajcie się z jego filmem, który umieściłem wam w opisie. Mistrzostwo świata, naprawdę. Co ten człowiek zrobił? Polecam, zostawcie mu lajka. Nie wiem, czy suba, czy to było tylko tak wykorzystanie kanału, żeby mi coś przesłać, czy zamierza robić coś grubszego. Ale okej, najnowsze, Ponikurojo, czy coś doszło? Najpierw opis, potem gra. Polecam Rodzinkę Janków. Nie ma muzyki, bo żadna nie była dobra, ale polecam puścić w odpowiednim momencie See You Again. Rojo Płatny Zabójca, Rojo Zjazd Apokalipsy, Reupload, Mielarka, bardziej stabilne pojazdy, okej. Roje i trening, i to wszystko było. I to wszystko już było. To nie o to chodzi, że najlepszą opcją byłoby wrócić do Happy Wheels. Nie, nie, w żadnym wypadku. Po prostu chcę robić dla was wstępniaki, chcę, żebyśmy się dobrze bawili i jeśli jest szansa, żeby pokazać kreatywność moich widzów poprzez granie w ich mapki, jeśli jest taka gra, która umożliwia robienie mapek i potem ogrywanie je przez nagrywającego, to super. Może jest coś takiego. Bo sterowanie, taki podstawowy fun, feeling czegokolwiek w tej grze, to jest całe drewno ze wszystkich polskich tartaków. Mr. Joe, odpalamy. Dzisiejszy odcinek nie będzie należał do najdłuższych, ale okej, Young Family. Moi drodzy,
moi drodzy, tu jest poważna sprawa, tu jest wyścig. Faktycznie efekty, fizyka, powiedzmy ragdoll, no to jest podstawa w grach tego typu, fajna sprawa, ale ja na przykład czekam na symulator bezdomnego, bo to może być naprawdę doskonała gra. Serio, jest taka gra, budujesz karton i plujesz meneli i napuszczasz na ludzi obsrane gołębie. Serio, to jest idealna gra dla youtuberów pajacy. Jestem zachwycony, bardzo czekam. Moi drodzy, to chyba najspokojniejszy występ w historii. Guts and Glory. Także moi drodzy, ja nie wiem, co będzie za 2 tygodnie. Będzie wstępniak, może po prostu zrobię wstępniak i tyle. I potem dołączymy go do jakiejś innej gry. Serio, poszukajcie, posprawdzajcie, może jest coś w tym stylu. Gdzie przede wszystkim proces tworzenia mapek jest przyjemny, albo przynajmniej tak elastyczny i satysfakcjonujący jak w Happy Wheels. Znaczy, gdybym powiedział, że rodzinka przeżyła, byłoby to z mojej strony trochę naciągane. Raczej nie przeżyła, ale nie takiej ich śmierci chcieliśmy, nie o taki mordor walczyliśmy. Okej. Okej. Udało mi się. Dziękuję, Mr. Joe. Mr. Joe było... Yo, że ho-ho. Roy, opłaty zabójca. Cześć, Royson, to moja pierwsza mapka. To już wiemy, że będzie doskonała. Chciałem zrobić Mordor, ale limit ludzi jest. Widzicie, nawet jest limit ludzi. Jak może być limit ludzi po pewnych niewygodnych osób. Dobrze, panie 20, Rafi 02. Aha, przepraszam, Mr. M. Joe. Tu też już daję akonto, że zrobiłeś mapkę, co nie jest proste w tej grze. Okej. Jak Fabino był? No Pedro, nie? Pedro. Okej. Czy ja mam się wbić tam na scenę? Co tu się dzieje w ogóle? Wow! N, nauczyłem się dzięki Mielarka. Dzięki morda. Easy. To są najtwardsze śmietniki ever, nie? Ale dzięki N jestem w stanie dynamicznie powtarzać levele. Albo przynajmniej szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. El Toro, Benicio! O, właśnie tu! Odnoszę wrażenie, że jednak nie trafiłem. Nie no! A nie, przeżył! Nie liczy się. Jak Family może, kurczę. Chociaż Pedro to jest bardziej taki muscle car. So I shoot to hit the road, Jack! With 20 extra people on the street. Wceluję. Tak! Come on! Hit me harder! Że słucham. Dobra, słuchajcie, change'ujemy tracka. Już zrobiliśmy połowę nowych. Okej, to jest reupload, nie? Bielarka. Reupload, tym razem nie pomyl twórców. Witamy serdecznie, tu babcia karate, nie? O, babcia karate, dlaczego podajesz się z Bielarkę? Nie, tu Bielarka, witaj, tu Bielarka, nie, to ja nie jestem Bielarka, ja jestem 20 Rafio. El Mr. Joe Royo Cube, Earl może tylko Earl. Jak mogę pomylić kogokolwiek z Mielarką albo Mielarkę z kimś innym, jak 90% mapek jest Mielarki? Tylko real kozak to potrafi. Widzicie? Zostały mi heheszki dotyczące ekranu wybory map. Tu jest śmieszniej. No dobra, panie Bielarka. Przepraszam, real kozak.
Przepraszam, Mr. Joe. Przepraszam. Tak. Patriotyczny orzełku. Tak za wami tęsknię. Kiedyś to było. A teraz co to jest, kurwa? Nie no, Jack and Jill, ja to... To było całkiem fajne. Cofam, to nie było ani trochę fajne. Może Zoe, Zoe dajesz. Tak. Bierzemy sobie... No tego traka, może się uda, słuchajcie, to by był hit. Wow, widzieliście? Przejechałem całą możliwą trasę. Trafiłem do Matrixa, w ogóle na lajcie. Przeskoczyłem. Ale to ogarnąłem, ona nie ma nóg! I co z tego? Motor działa, liczy się. Patrzcie, jaki kucław. Nie, no po prostu tutaj sterowanie to... Myślałem, że ja jestem jakiś jebnięty, znaczy jestem, nie, ale wiecie o co chodzi. Ale sobie wszedłem na opinię na Steam i wszyscy piszą to samo. Się nie da sterować w ogóle. Jakim cudem? Nie wiem co się stało, ale przejechałem bardzo daleko. Nie wiem czy ja ostatnio w ogóle to skończyłem. Ale okej, change'ujemy tracka. Jeszcze raz. Dobra. Roja było bowling. To było, było. No tutaj spróbuję. Bo tego nie miałem wciągniętego, jest to poprawiona mapka. Sprawdźmy. Czemu nie? Czemu nie? Zaryzykujmy. A potem odpalimy sobie na przykład jakąś mapkę. Dałem dzwoneczek i to było okej. Ops. Ops. Nikt w to nie grał. Nikt. Moi drodzy, dobrze. To chyba, że zrobimy za dwa tygodnie po prostu ostatni odcinek Guts and Glory. Jeśli, bo na przykład ktoś jest może w trakcie robienia jakiejś przepickiej mapki, jak powiem, że za dwa tygodnie nie będzie Guts and Glory, to ta osoba się zasmuci. Także, moi drodzy, za dwa tygodnie ostatni odcinek Guts and Glory. Nie wiem, czy wtedy przejdziemy do trzeciego sezonu. Mówię, co czuję. Nie chcę jeszcze niczego obiecywać, ale jedno jest pewne. Jutro Roytest pozamiata wszystko. Jeśli dzisiaj macie minimum niedosytu po Guts and Glory, po jutrzejszym Royteście przytyjecie 500 kilo radości. Ale okej. Okay. Oficjalne traki. Nie. Nie, co jest? Jeden create? O. Tak, moi drodzy. Tak wygląda... Tak wygląda edytor. Ja nie wiem, czy to jest fajnie, czy nie. Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale to jest moja pierwsza mapka w Guts and Glory, nie? Te albeskidy, rzućmy okiem, jakie mamy special items. Nie, ja chcę mieć special victims. Gdzie są special victims? People! So many people. Okej. Tom. I co? Aha. Okej. Tom. Tom. Ojejku. O nie, nie sejwnąłem swojej mapki. Nie zapiszę się. Nikt w nią nie zagra. Dobra, Community Tracks, po prostu votes i damy po prostu trending. Po prostu takie trending, że wow.
GGC Class A. Spróbujmy. Dancing in the Minefield. To spróbujmy. Dancing in the Minefield. Boże, tu mapka, która ma najwięcej votów, ma 5 lajków. No nie wiem, moi drodzy. Coś dzisiaj złośliwość rzeczy martwych. Kamerka coś tutaj nie za bardzo. Te lepsze dźwięki są. Omijmy to po prostu. Nie, po prostu osoba odpowiedzialna za sterowanie w tej grze po prostu powinna pójść do więzienia. Dobra, dzisiejszy odcinek zakończy Dancing in the Minefield. John and Jimmy. Ja naprawdę tak wierzyłem w tą grę. Ale spoko, tu widać miny, to nic mi nie grozi. Aha. Aha. Okej. Okay. Tak średnio fair. Elega! Weźmy coś mocniejszego. Pedro. Pedro da sobie radę. Jemu miny nie są straszne. A wejdźmy sobie na taką. Widzę, że nikt nie przeżył. Nie, ale Pedro ma najwięcej szans. Zobaczmy to minę i damy w slow-mo. Tak ładnie. A seria miała być na 1000 odcinków. Jimmy! Dobra, wjedźmy na minę z Jack and Jill. To będzie zajebisty slow-mo poran. A gdzie jest siostra? Siostra tam leci, jest! Zabawa! Zoe! Już te pojazdy są tak średnie po prostu. Takie chujowe pojazdy, że z takim... Jesus Christ. Naprawdę wierzyłem tak pełen optymizmu podchodziłem do nagrywek. Ale z odcinka na odcinek było mi coraz ciężej. Coraz gorzej. To miały być cudowne wakacje z rodziną. A wyszło właśnie tak. Wyszło właśnie tak. Moi drodzy, jeśli jesteście twórcami mapek, siedzicie przy jakiejś mapie teraz, nie udało wam się zdążyć na dzisiaj z mapką, planujecie mapkę na za 2 tygodnie, napiszcie. Jeśli nie ma takich osób, to ja nie chcę zagrywać tego za 2 tygodnie. No, no niestety, ale dalej chcę robić chore wstępniaki, bo mam miliard pomysłów, po prostu. Tylko fajnie by było te wstępniaki podwinąć pod jakąś grę, po prostu. Żeby to nie było tylko taka sztuka dla sztuki, chyba że po prostu zostawiamy wstępniaki i robimy z tego prymitywnie. Bo tak też można ogarnąć temat.
Moi drodzy, nie poznajmy nic innego niż przede wszystkim zaprosić was jutro, godzina 17, Rojtes, jakiego jeszcze nie było. Tydzień zapierdzielania, dzień w dzień, po wiele godzin. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, albo przynajmniej lepiej niż ja dzisiaj w Gacent Glory. Pozdrawiam was serdecznie. Hejs.